Drużyna Eleni! Drużyna niebieska, zapraszam bardzo gorąco. Filip Koperski, piłkarz Lechii Gdańsk jest z nami. Witamy gorąco. Filip już wie, z czym się to je, czyli byłeś ambasadorem w poprzedniej edycji drużyny Energii. No i co, tak się spodobało, że jesteś z nami również teraz. Tak jest. Dziękuję bardzo za zaproszenie, drugi rok z rzędu. Mam nadzieję, że tym razem też mi pójdzie dobrze. Filip, powiedz, bo no tutaj za chwilę będziesz pokazywał ćwiczenia, natomiast kiedy ty zaraziłeś się tym sportem? No kiedy chciałeś i poczułeś to, że tak, sport to jest moja droga życiowa? No to jak miałem 6 lat, tata mnie zabrał na pierwszy trening właśnie do Lechii. No i jakoś to już tak poszło, że bardzo mi się spodobało i ta pasja trwa do teraz. Jakbyś miał tak siebie sam ocenić największe atuty piłkarza Filipa Koperskiego, to? Zawsze mówię, że nieważne co by się działo, to daje całe serce. Czyli serce, mental absolutnie na plus. Dobrze, Filip, Piotrek przygotował ćwiczenia, one zostały wylosowane, no i za chwilę zaprezentujesz naszym dzieciakom, naszej młodzieży, to jak mają ćwiczyć. Trudne będzie, czy nie? Myślę, że dla takiego zawodnika jak Filip będzie to bardzo proste, także będzie to unoszenie nóg w leżeniu na ziemi, także zapraszam, kładziemy się na plecach, ręce wzdłuż ciała, głowa swobodnie leży na ziemi i unosimy jedną nogę w górę, prosta noga, drugą nogę, piętę wbijamy w ziemię. 10 takich powtórzeń, myślę, że dla naszych młodych adeptów dwie serie po 10 na nogę będzie adekwatne do ich stażu. I wszyscy, mam nadzieję, teraz leżą i wykonują to ćwiczenie. Dwie serie po 10. Jak widzimy, Filip robi to wyśmienicie, ale to nie chodzi o to, aby Filip wykonywał to ćwiczenie, bo on ma wiele treningów w tygodniu, mecze i tak dalej, tylko chodzi o to, abyście zobaczyli, jak robi to Filip i robili sami. A to ćwiczenie można wykonywać także absolutnie wszędzie, nawet po przebudzeniu, nawet przed snem, w łóżku. Noga w górę i lecimy. Róbcie. Kolejne ćwiczenie. Filip Koperski, Lechia Gdańsk był z nami.